Witold, proszę Państwa, witamy. To jest oczywiście popołudnie z telewizją Republika i już jesteśmy połączeni z Witoldem Neweliczem, naszym korespondentem. Witku, dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam. Opowiedz mi proszę o specjalnej operacji wojskowej, której celem jest demilitaryzacja obwodu briańskiego Federacji Rosyjskiej oraz ochrona ludności przed nieprofesjonalnymi lotnikami rosyjskimi, którzy zrzucają bomby, jak się okazuje, na ludność cywilną. Tak, tak. Dotyczy to obwodu bełgorowskiego. On sąsiaduje z obwodem sumskim i charkowskim. Pierwszą, chyba najważniejszą rzeczą, która się na tę okoliczność objawiła, to jest ta, że miliard rubli wydanych na zabezpieczenia, na tak zwane te wilcze zęby na linii granicznej, no, było chybioną inwestycją, bo niewielkiemu zagonowi wolontariuszy, obywateli rosyjskich, którzy wkroczyli na terytorium rosyjskie, udało się te wszystkie zabezpieczenia bardzo łatwo pokonać. Zajęli trzy miejscowości. W tej chwili ostatnie wiadomości z dzisiejszego poranka donoszą, że trwa tam operacja specjalna rosyjska. Oni tam ściągnęli dosyć dużo jednostek, ale prawdopodobnie ci rosyjscy żołnierze chcący wyzwolić tenże obwód spod reżimu Putina wciąż przebywają na terytorium Federacji Rosyjskiej. No jest to fakt historyczny, bo Rosjanie od II wojny światowej no, nie mieli inwazji nieproszonych gości. Wczoraj to bardzo ładnie podsumował doradca prezydenta pan Podolak, praktycznie odnosząc się, używając słów dosłownie tych samych, które w 2014 roku informowały o wkroczeniu do obwodu ługańskiego i donieckiego tak zwanych zielonych ludzików, że mniej więcej to jest bardzo dobrze PR-owo również prowadzona akcja. Samo wydrukowanie kart wyborczych i zachęcenie ludzi do elekcji, no na pewno to zdezorganizowało i zafiksowało jednak nie tylko tych blogerów, obserwatorów wojny, krytyków Putina, apologetów Putina, zwolenników Prigorzina, zwolenników armii. Jest tam straszny galimatias, ale strategiczny wymiar ma również, dlatego że Rosjanie będą musieli z aktywnego frontu, z aktywnych odcinków frontu przeciągnąć tam jednostki, aby zabezpieczyć na północy, ale jednak miękkie podróże. I to są dobre wiadomości. Czyli specjalna operacja wojskowa Federacji Rosyjskiej cały czas trwa. No i faktycznie po jednej i po drugiej stronie są obywatele Rosji posługujący się rosyjską bronią, więc trudno to nazwać agresją. No, rosyjską bronią pozyskaną tuż przy granicy od stacjonujących tam Rosjan. No jeżeli bojowy wóz piechoty Federalnej Służby Bezpieczeństwa pozyskali, jeżeli ten rajd w głąb rosyjskiego terytorium, jeżeli panika powstała w dosyć dużym ośrodku oddalonym miejskim, stolicy obwodu Bełgorodzie, mieście dużym, jeżeli tam się korki podporzyły, jeżeli ewakuowano te nadgraniczne miejscowości, jeżeli zbliżyli się żołnierze Legionu Swobody i Ochotniczego Korpusu do składu broni jądrowej przechowywanej tam od czasów posowieckich, no to znaczy, że Rosjanie popełnili bardzo, ale to bardzo duże błędy w ciągu tych kilkunastu miesięcy wojny, nie spodziewając się. I oczywiście no, Ukraińcy zgodnie z zapowiedziami nie mają żadnych zamiarów, nie mają żadnych roszczeń terytorialnych co do Rosji. Chcą po prostu agresorów wyrzucić ze swojego terytorium. A to, że części Rosjanom się nie podobają rządy Putina i wplątanie społeczeństwa rosyjskiego w wojnę, na której poległo już 200 tysięcy obywateli rosyjskich, no to jest całkiem inna sprawa. Wszyscy wiemy, że pierwszą ofiarą na wojnie jest prawda. Tutaj szczególną uwagę zwraca to, że razem z działaniami no, kinetycznymi, my nie wiemy, ilu tych Rosjan tam wyszło, 300, 200, to jest ta wielkość oddziałów, jest połączona
operacja propagandowa, która ma trafić do rosyjskiego społeczeństwa. Czy są jakieś informacje, jak to Rosjanie odbierają? No, nie wiemy, jak Rosjanie, na przykład mieszkańcy stolicy Moskwy, odebrali wczoraj widok balonu z flagą Legionu Wolna Rosja, unoszącego się nad rosyjską stolicą, gdzieś tak przesuwającego się nad Kremlem. No, na pewno te elementy paniki powstałej w Bełgorodzie i w tych terenach przygranicznych, one jako żywo przypominają tą ewakuację przez most Kerczeński na okoliczność pierwszych ataków ukraińskich na Półwysep Krymski. No, to znaczy Rosjanie przekonali się, że wplątanie przez Putina w wojnę na Ukrainie, no, nie zapewni, to znaczy nie spowoduje, że będą mieli nie tylko niedogodnienia, no, ale jednak w niektórych rejonach Rosji również powody do paniki. No i to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre, bo dotychczas chociażby przechwycona przez wywiad ukraiński przed kilkoma dniami rozmowa rosyjskiego żołnierza, który wyznał swojej babci czy też jakiejś krewnej o tym, że wchodząc strzelali do wszystkiego, co się rusza, i ludzie w Rosji przyjmują takie oświadczenia tych żołdaków z zadowoleniem. Na pewno to się zmieni. Jest jeszcze jeden aspekt. Ten Bielgorod i ten teren przygraniczny przylegający do obwodu charkowskiego, historycznie on przynależy do Ukrainy. Na pewno są tam, mieszkają tam ludzie z jakimiś takimi resentymentami proukraińskimi. To jest pewne. Może to też, oczywiście, że ta akcja propagandowa Legionu Wolna Rosja, no, jest troszeczkę nad interpretacją, ale może to znaleźć podatny grunt. No, na to ci wolontariusze, ci żołnierze ochotnicy na pewno liczą. Są zdeterminowani nie mniej niż pułk Kalinowskiego, składający się z Białorusinów. Jest jeszcze jedna rzecz. Legion Wolna Rosja walczył w Bachmucie i to bardzo długo utrzymywał pozycję. Czyli dowództwo ukraińskie no ufa tym żołnierzom, jeżeli tam ten chrzest bojowy przechodzili na pewno w Bachmucie. Być może to są ci sami ludzie, którzy walczyli z wagnerowcami w Bachmucie, a teraz postanowili spróbować wyzwalać Rosję spod reżimu Putina. Jeszcze głos Garry Kasparowa, który stwierdził, że może być to taki, może nie ruch tektoniczny jeszcze, ale takie pęknięcie, taka rysa, która spowoduje jakieś zmiany. No, na co wszyscy liczą. No właśnie, obraz Rosji jako potęgi wojskowej został zdruzgotany. Przyznają to sami rosyjscy propagandziści. Ten słynny Sołowiow mówi, no przecież się nas nie boją. No, co oni w ogóle robią? Jeszcze kiedyś by się nie odważyli nawet pomyśleć o takich ruchach, jak teraz Zachód podejmuje w obronie Ukrainy. Z drugiej strony widzimy, że to imperium jest oparte na terrorze, na propagandzie takiej wbijającej ludziom do głowy jakieś najprostsze zlepki. Te relacje, które słyszymy z ulicy nie tylko Moskwy, ale też rosyjskich miast gdzieś tam głęboko na Syberii, że tutaj Rosja jest atakowana przez Zachód, bo Zachód chce te surowce i tak dalej, Rosja pobije oczywiście wszystkich. No i mamy cios polegający na akcji propagandowo-militarnej na samym terytorium Rosji. To jeszcze tak, że zachodni liderzy, Joe Biden, nie mogą się do tego przyczepić, no bo przecież nie są to Ukraińcy, tylko Rosjanie, więc Ukraińcy terytorium rosyjskiego nie naruszyli. No, oczywiście, poza tym no to odniesienie do jednak tej rosyjskiej akcji, gdy zielone ludziki wchodziły na terytorium suwerennego państwa, nie wiadomo skąd, czy też rajd Girki na Słowiańsk i te wszystkie ruchy, które tutaj na Donbasie wykonywali i wykonują. Zresztą pamiętajmy o tym, że ta generacja tych wataszków, niewielu z nich się odstało, Motorola Rosjanie sami zabili. No to jednak element kryminogenny, jacyś renegaci, troszeczkę kolaborantów, ale przede wszystkim ludzie przez służby nasłani sprawili, że ten impas
na Donieccyźnie i Ługańszczyźnie trwał przez tyle lat i zakończył się pełnoskalową wojną. A prawdą jest, że jest to całkowita kompromitacja tej tak zwanej drugiej armii świata. No i ma to też wymiar strategiczny, no bo Rosjanie, powtórzę raz jeszcze, będą musieli dla zabezpieczenia tych granic, które nie są aktywnym frontem, będą musieli przenieść jakieś formacje z frontu aktywnego. I myślę, że to jest jakieś preludium do ukraińskiej kontrofensywy, że oni właśnie liczą na jakieś takie nerwowe ruchy po stronie rosyjskiej po to, by te odcinki, gdzie jest rozrzedzony skład rosyjski, zaatakować? No, prawdopodobnie tak. No, Ukraińcy nie wykonają żadnych ruchów ofensywnych na terytorium rosyjskim, ale no jednak ten odcinek granicy przez Rosjan fortyfikowany, powtórzę, za miliard rubli, no jest nieszczelny. Jest jeszcze jedna rzecz. Obwód Bełgorodzki graniczy z obwodem charkowskim. I no Charków metodycznie przez ostatnie kilkanaście miesięcy był i w dalszym ciągu teraz rzadziej jest ostrzeliwany. Oczywiście kontrofensywa na Charkowszczyźnie w ubiegłym roku sprawiła, że Rosjanie się przenieśli za granicę, ale te miejscowości przygraniczne albo z artylerii, albo z gradów, albo S-300 są cały czas nękane. A faktem jest to, o czym wspomniałeś, że tam właśnie nad Bełgoradem, w obwodzie bełgoradzkim, to lotnictwo tak sobie bardzo rosyjskie nie radzi, że sami się zeszczeliwują i jeszcze gubią bomby nad centrum miasta. I faktycznie no, to dosyć przewrotne uzasadnienie rosyjskich wolontariuszy, ochotników ruszających na Bełgorod, żeby ludzi uchronić przed takim niebezpieczeństwem. No, zobaczymy, jak się to wszystko skończy. Na pewno jakiś skutek taki długofalowy to wykona. To teraz wracamy do Bachmutu. Znowu rosyjska propaganda obchodzi zdobycie tego miasta, jakby to był Berlin w 1945 roku. Sobie wzajemnie gratulują zwycięstwa. No i czy to jest rzeczywiście porażka armii ukraińskiej? Nie jest to porażka armii ukraińskiej, ponieważ no, Ukraińcy wykonali odwrót kontrolowany. Nie tylko, że nie dali się okrążyć, ale w tej chwili bardzo metodycznie, ale mogą doprowadzić do tego, że Bachmut zostanie otoczony, gdyż i południowa flanka, ale również w ciągu ostatniej doby poczyniono podstępy na północ od Bachmutu. Czyli może się okazać, że to rosyjskie zwycięstwo, okupione bardzo, ale to bardzo dużymi stratami, może się okazać całkowicie perusowym. I dalszych na odcinku samego Bachmutu tam już nie trwają walki. Ukraińcy utrzymują pozycję kilkaset metrów od pomnika samolotu. To jest rogatka, to jest właściwie wjazd do Bachmutu. Oni utracili te kilka budynków wielokondygnacyjnych i praktycznie są na granicach administracyjnych usadowieni Bachmutu. Witko, natomiast jeszcze na sam koniec. Czy to jest tak, że ta nadchodząca ofensywa będzie jakimś preludium do negocjacji pomiędzy oboma krajami, no bo w tej chwili Rosjanie domagają się wydania Kijowa, Ukraińcy domagają się wycofania wojsk rosyjskich z całego terenu Ukrainy, łącznie z Krymem, a wygląda na to, że Zachód zdecydował się wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba, aż ten postulat nie zostanie spełniony. No, na pewno wyrównanie, może nie wyrównanie, bo to na pewno nie nastąpi, ale doposażenie Ukraińców w lotnictwo, w samoloty, gdyż ich lotnictwo no, jest w stanie szczątkowym w tej chwili. Nawet te posiłki, które za sprawą Polski nadeszły w postaci MiG-ów 29, no, nie wyrównają tej dysproporcji. Rosjanie na odcinkach frontu wykorzystują swoje lotnictwo, które w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy jakby oszczędzali, no nie mówiąc o przypadkach, które się zdarzały w obwodzie bełgorowskim. I no, raczej Zachód zdecydował się na to, aby takie negocjacje rozpoczęły się już po tej ofensywie. A
Oj, Witold Newelicz. Witku, bardzo ci dziękujemy. Musimy niestety kończyć tę bardzo ciekawą rozmowę, ale oczywiście liczymy na kolejne w naszym programie, bo przecież Telewizja Republika 24 na 7 nadaje, a czekamy na informacje z Ukrainy. Pięknie dziękujemy. Życzymy. Kłaniamy się pięknie. To, proszę państwa, rozmowa z Witoldem Neweliczem, a my za chwileczkę wracamy.